Marcin Masecki, pianista, kompozytor i aranżer, poruszający się pomiędzy muzyką klasyczną i rozrywkową. Jeden z najbardziej twórczych, oryginalnych i rozpoznawalnych artystów młodej generacji, związany z warszawską sceną niezależną. Za projekt Polonezy otrzymał paszport polityki. Pierwsze wspomnienia z Chopinem to są pierwsze lekcje z babcią tak naprawdę moją, czyli już w pewnym, już trochę bardziej zaawansowanym momencie, miałem 9 lat, zacząłem uczyć się z babcią, a zacząłem w ogóle uczyć się muzyki super wcześnie, miałem 3 lata z tych kształcenia, teorii, solfeżu i tak dalej. Jak miałem 7, podszedłem do instrumentu. Jak miałem 9 lat, no to na tapetę wszedł Chopin, pierwsze preludia, mazurki i walce i tak dalej, no i ten cały już pakiet chopinowski. Przez 10 lat był wałkowany. Oglądałem konkursy chopinowskie z babcią, siedzieliśmy z nutami, notowaliśmy ołówkiem i tak dalej, więc to było śledzone i to było ten, to jest taki zawsze no, ten, taki punkt, no, taki wyznacznik, ten konkurs chopinowski. Wow, no, tam jest zwycięstwo, tam jest Mount Everest. Tak, Chopin na pewno był bardzo ciekawą postacią. No. Bo jest u Chopina taka, wszystko co wiemy tak naprawdę to przez muzykę, ale jest pewna elegancja i pewna powściągliwość i pewna taka, gdyby pewien dobry ton i taka kurtuazja i umiejętność zachowania się i taka właśnie poprawność. I to jest to, co trafia do wszystkich tak naprawdę. Znaczy, to jest pewien, jest taka uniwersalność w tej muzyce z jakiegoś powodu, a tak naprawdę też prawie w każdym utworze i taki jest podszywający to taka nuta chora zupełnie. I, no bardzo taka. Bardzo taka makabryczna tak naprawdę i horrorowa i dzika i dziwna i niewygodna. I te dwa elementy współgrają idealnie. No i to jest bardzo interesujące. Nie wiem w sumie, jaki to mógł być człowiek i czy w ogóle w obcowaniu z nim mogło być to jakoś odczuwalne, bo mógł być mistrzem maski też prawdopodobnie. Ale tam ten element makabry właśnie w tej muzyce, równocześnie osłodzony i idealny i taki dostępny dla wszystkich pań wzdychających. No to jest bardzo interesująca mieszanka.